minęły dobrze. Bardzo ciężki okres, praktycznie 2 miesięcy za mną. Także teraz już tylko luzujemy i czekamy na walkę. Miałem 2 sparring partnerów, później dojechał jeszcze jeden, było 3. Nawet się zdarzyło, że było 4 sparring partnerów, także jestem bardzo zadowolony ze sparingu, bo wchodzili co 2 rundy, każdy na świeżości, miałem zmianę tempa, zrywy, przygotowanie takie wytrzymałościowe, myślę, do walki będzie bardzo dobre. 2, 3, 4. Sparingi z trenerem Wilczewskim są dla mnie taką wisienką na torcie, można powiedzieć, bo pomimo tego, że ktoś powie, że trener już nie boksuje 1,5 czy 2 lata, ciągle jest w formie, można powiedzieć tak troszkę brzydko, cwany lis i trzeba być mega skoncentrowany na sparingach. Jestem bardzo zadowolony, bo te sparingi bardzo dużo mi dają i uczę się nowych rzeczy. No, jestem przygotowany na najlepszego Muraszkina. Uważam, że analizując jego walki, będzie chciał przejść 6 rund, boksować w wysokim tempie, oszukać mnie, wygrać tę walkę, można powiedzieć, nogami, tak, bo on jest bardzo mobilny. Myślę, że tutaj będzie szukał swojej szansy, bo gdyby poszedł na mnie, no to byłoby mi to na rękę, ale nie uważam, żeby tak było, ale oczywiście w boksie wszystko jest możliwe. Zobaczymy w piątek.